Poznań Gamer na Was Oczy, teraz się twarz najlepszy. My teraz lecimy na kolejny spacerek do kolejnej hali, mianowicie hali 8A. I na sam początek mamy stoisko, znaczy właściwie stoisko, scenę firmy LG, która w tym roku postawiła na e-sport, na turniej. Z Pawłem Gusiewem porozmawiamy później. A na razie, o, tam macie Disa. Także tu jest LG, tutaj no, strefa targowa w tym roku LG jest no, postawili na e-sport, no co mówić, po prostu, o, patrzcie, nawet mamy pranki, tutaj widzicie jakieś w ubikacji, bardzo fajne. Proszę Państwa, monitor 4K ultra wide 21:9, tutaj curved, czyli zakrzywiony, monitor 21:9, nie wiem jaka rozdzielczość, nie jest napisane, ale matryca IPS, no pięknie wygląda, a tutaj mamy gamingowy monitor, uwaga, 144 Hz, ale spójrzcie na to, spójrzcie na to. Jedna milisekunda to jest naprawdę niesamowity czas reakcji matrycy. Natomiast z tej strony chyba najbardziej pokaźna scena na PGA, bardziej pokaźniejsza od tej głównej sceny, czyli World Gaming. World Gaming, który, no cóż, turniej na pewno w World of Tanks. Pewnie z najnowszym patchem. Lecimy dalej, jest tutaj HyperX zaraz obok LG. HyperX, który ma, tak jak w zeszłym roku, znaczy jest oczywiście Michał Bocheński, jakby inaczej nie było, ale ma oczywiście symulatory WRC, które były już nawet 2 lata temu na Poznań Game Arena, oczywiście z 21:9 ultra wide, aż się rusza tutaj wszystko. Spójrzcie na skupienie na tej twarzy. On wie, że chce pobić rekord tego toru. Tutaj, o, spotkaliśmy właśnie super odwiedzających targi. Proszę powiedzieć, jak ci się podoba Porsche? No więc w garażu mam lepsze. To jest na bazie prawdziwego Porsche, znaczy koło się rusza, zaciski hamulcowe, prawda, są, wszystko jest co potrzeba. Tutaj znowu mamy zakrzywiony ekran, prawda, to co to jest od LG, tak, od LG oczywiście to jest telewizor, ale jakaś dziwna kamera, co to jest, PES? To jest PES. No a tutaj, jak widzicie Państwo, mamy kolejkę, która prowadzi właśnie do tego symulatora jazdy, symulatora no, Porsche'aka. No to jest to, że wsiąść na takiego Porsche i pojechać. Dla tych emocji możecie czekać w tej kolejce naprawdę bardzo długo. Ile możesz czekać w tej kolejce, żeby się przejechać tym oto zacnym samochodem? Ile jesteś w stanie tu poczekać? Jeżeli byś musiała naprawdę długo, ile jesteś w stanie? Myślę, że jeszcze z pół godziny wytrzymam. A potem co? Potem idziesz do domu? Nie no, wie pan co, jak już zbliżasz, ale jaki pół godziny. A, no. A tutaj nie wiem w co grają. Maszują te klawisze. Ja nie wiem o co tu chodzi naprawdę. Tutaj Titanfall. O, Nvidia Shield. To jest to. Tablet Shield z specjalnym padem od Nvidia. Tak to wygląda, jeżeli ktoś... O Jezus, rozwaliłem wszystko. Ten pad jest masywny, to jest połączenie pada od Xbox One z padem od Xboxa 360 z kartą graficzną. No, wygląda to dosyć masywnie, w rękach leży. No, fajnie, no miałem okazję to przetestować na IFE już w zeszłym roku, a to jest ten słynny Nvidia Shield tablet, który również jest bardzo ciekawym urządzeniem, ponieważ posiada Nvidia Tegra K1. Wydajne, bardzo fajne urządzonko, natomiast kosztowne. A tutaj gramy właśnie nie w co innego, jak właśnie w Titanfalla. Ale widzę, że tutaj jest również Borderlands, the pre-sequel. No i zobaczcie, mamy słuchawki G. Spokojnie, graj sobie, graj. Ja tylko tak pokazuję słuchawki na tobie. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko. War Thunder, czyli symulacja samolotów. O, tutaj pan się ładnie uśmiechnie. Pan, dlaczego tutaj na to stoisko warto przyjść? I cannot speak Polish, but... Okay, so tell to my viewers why do you invite them to join this stand? They should play War Thunder because we are next gen MMO. Yeah. And they can play both tanks and planes on one battlefield, and it's free to play. So okay, why War Thunder is better than World of Warcraft? Well, it depends what kind of player you are. If you like realism, you are definitely going to get War Thunder. Yeah, that's number I think one that for you. War Thunder is better. Well, you are a good guy. Yeah, thank you very much. Thank you. What's your position in War Thunder? Okay.
Czech community. Czyli ty powinieneś zrozumieć mnie po polsku, co mówię. A, troszkę. Troszkę. ESL, Intel. Pokazowe komputery. O, jest puchar. Chodźmy pokazać puchar. Mamy puchar. Intel Extreme Masters 2014. Ale zobaczcie wyżej. IM 2015 już 13 do 15 marca w katowickim spotku. Po raz trzeci w Polsce. Co na stoisku Intela? W co oni grają? Oczywiście grają w Counter-Strike Global Offensive, bo jakby inaczej, to jest oczywiście produkcja e-sportowa. Produkcja nastawiona na rywalizację. Tak więc to wszystko, jeżeli chodzi o halę 8A. Jest tu bardzo ciekawie. Są przedstawiciele z Czech przede wszystkim, War Thundera, więc no cóż, naprawdę polecam wpaść na PGA, bo tutaj można pograć, jest naprawdę sporo standów. Spodziewałem się, że będzie mniej. Mimo, że jest jeszcze za mało, to targi się rozwijają. Jest więcej miejsca, Halo 8A jest naprawdę interesująca. Zapraszam Was serdecznie do odwiedzenia PGA 2014 i zapraszam na kolejne racje z tych właśnie targów. Na razie.